Nippon Kaigun! Flota, marynarka wojenna Cesarstwa Japonii. Jedna z najciekawszych flot tamtego okresu. Flota, która wzięła udział w dwóch wojnach morskich i te dwie wojny zwyciężyła. Najpierw z Chinami, potem z Cesarstwem Rosyjskim. Flota kraju, który dokonał niesamowitego, spektakularnego wręcz postępu. W połowie XIX wieku kraju, który był w pełni krajem feudalnym, pod koniec XIX wieku kraju całkowicie uprzemysłowionego, nowoczesnego kraju, który był w stanie pokonać mocarstwo, jakim było Cesarstwo Rosyjskie. Już macie ochotę dowodzić flotą japońską? Japończycy bardzo sprawnie i bardzo szybko kopiowali najlepsze wzorce, jakich uczyli się od Anglików, od Francuzów, troszkę także pośrednio od Niemców, ale przede wszystkim w pewnym momencie swój sojusz morski oparli na Brytyjczykach i bardzo dobrze na tym wyszli, bo opierali się na absolutnie najlepszych wzorcach, jakie wtedy były dostępne. To w stoczniach Wielkiej Brytanii zamawiali większość swoich jednostek, dopóki sami nie byli w stanie ich konstruować, a powoli też uczyli się i tej sztuki, poczynając oczywiście od małych okrętów torpedowców czy niszczycieli. Japończycy będą zamawiali najnowsze i najlepsze okręty w swojej klasie, więc co będziecie mieli w swojej marynarce wojennej? Pancerniki, w tym oczywiście okręt legenda, pancernik Mikasa, jedyny do dzisiaj zachowany pancernik Predreadnought, który można oglądać w Japonii, w mieście Yokosuka, można go zwiedzać, będziecie mogli nim dowodzić, to okręt flagowy admirała Togo w bitwie pod Tsushima, czy w bitwie na Morzu Żółtym, ale także i inne typy pancerników, które będą miały uzbrojenie i pancerz i wytrzymałość rzeczywiście na najwyższym absolutnie poziomie w grze. Co więcej, będą miały bardzo podobne cechy, przez co łatwo będzie Wam pływać w zespołach, czy pilnować jeden drugiego. Będziecie dysponować całą serią zróżnicowanymi krążownikami, zarówno potężnymi krążownikami pancernymi o naprawdę bardzo mocnym uzbrojeniu i pancerzu. Japończycy kupowali krążowniki pancerne, zamawiali krążowniki pancerne zgodnie z ideą wspierania okrętów liniowych. Więc to nie będą krążowniki, które służą do jakichś rajdów, do szybkich rzeczywiście zajazdów. Nie będą najszybsze krążowniki w grze, ale to będą krążowniki, które będą miały bardzo mocne uzbrojenie i bardzo mocny pancerz. Po to, żeby wspierać właśnie Wasze pancerniki. A więc tutaj będziecie mieli okazję się bronić za mocnym pancerzem i okładać przeciwnika naprawdę potężnym ogniem artylerii. Tak, nawet Wasze lekkie jednostki też będą raczej przeważnie lepiej opancerzone niż podobne jednostki przeciwnika. To było bardzo ważne. Jeśli chodzi o lekkie jednostki, to tutaj Japończycy też są bardzo do przodu. Budowali już swoje własne niszczyciele, jedne z najlepszych i najszybszych niszczycieli w grze. Podobnie zresztą jak torpedowce, dobrze uzbrojone, jedne z najlepszych też torped ówcześnie dostępnych. Oczywiście zawodne jak wszystkie torpedy w tamtych czasach, ale jeśli już trafią, to z dużych okrętów często, no może nie tyle, że nic z nich zostanie, ale naprawdę będą miały bardzo, bardzo duży problem. Dowodzicie zatem marynarką wojenną aspirującego kraju, wyspiarskiego kraju, o długich tradycjach morskich, kraju, który w ciągu kilku dekad wykonał potężną podróż, potężną drogę od kraju feudalnego do potęgi przemysłowej. Kraju, który szuka swojego miejsca na świecie jako nowe mocarstwo, państwa, które zwycięży w wojnie morskiej, nie tylko morskiej zresztą, z Chinami, zwycięży w bitwie u ujścia rzeki Jalu. Kraju, który rzucił wyzwanie potężnemu cesarstwu rosyjskiemu i który zwyciężył to cesarstwo rosyjskie mimo olbrzymiej dysproporcji sił, głównie właśnie na skutek sukcesów w walkach morskich. Flota japońska to jest jedna z najciekawszych, mających najwięcej zdolności i najładniejszych też flot w Bogowie Wojny Togo. Czy jesteś gotów służyć cesarzowi Meiji?